najważniejsze wydarzenia i sprawy, którymi żył powiatowy samorząd w minionym miesiącu i zaproszenie na to, co dopiero przed nami. Zaczynamy powiatowy serwis informacyjny. Na początku stycznia już po raz 10 prezydent wraz ze starostą powiatu raciborskiego byli gospodarzami gali sportu, podczas której nagrodzono najlepszych sportowców, trenerów i działaczy, godnie reprezentujących nasze miasto i powiat na krajowych i światowych arenach. Chcę przypomnieć, że to był rok olimpijski, czyli wyników było troszeczkę dosyć dużo, także jest za co dziękować. Raciborskimi czempionami uhonorowano sportowców w 8 kategoriach, takich jak Mistrzowie Polski Seniorów i Olimpijczycy, Sport Amatorski 2016 roku czy Sportowe Wydarzenie Roku. Łącznie podczas gali uhonorowano ponad 70 osób. Koszykówka, siatkówka, tenis stołowy czy piłka ręczna. Między innymi w tych dyscyplinach rywalizują uczniowie raciborskich szkół w ramach Ligi Szkolnej, by zmierzyć się w wielkim finale z uczniami szkół z całego województwa. Rozgrywki toczą się na etapie miejskim. Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek będą reprezentowały nasze miasto Racibórz w zawodach rejonowych. Po kolejnych zwycięstwach ewentualnych przejście do kolejnych etapów, czyli półfinałów wojewódzkich i finałów wojewódzkich. W lidze szkolnej biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Najlepsze drużyny wezmą udział w finałach wojewódzkich, które odbędą się już w marcu w Jastrzębiu. Lwowska domówka była kolejnym już widowiskiem z cyklu Z biesiadą przez świat. Aktorzy w większości seniorzy prowadzeni przez Teresę Okaj i Łukasza Porwoła z przedstawienia na przedstawienie mają coraz więcej miłośników. Wzięliśmy się za biesiadę lwowską, a przecież to są Ślązacy, górale, poznaniacy. Jest tylko jedna osoba, która przyjechała ze Lwowa, kiedy miała 5 lat. Także podczas tego widowiska sala konferencyjna zamku pękała w szwach, a wejściówki rozeszły się w błyskawicznym tempie. Już po raz 11 w hali Areny Rafaka odbyła się karnawałowa rewia tańca, organizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury, podczas której utalentowana młodzież zaprezentowała swoje umiejętności szerszemu gronu. W Młodzieżowym Domu Kultury naprawdę bardzo, bardzo duża, silna grupa dzieci tańczy, zarówno taniec towarzyski, jak i taniec nowoczesny. Dlatego to ich święto. Karnawałową rewię tańca poprzedziły warsztaty taneczne, podczas których młodzież doskonaliła swoje umiejętności pod pilnym okiem trenerów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli starosta raciborski Ryszard Winiarski oraz prezydent Mirosław Lęk. W ramach obchodów żołnierzy wyklętych zaplanowano szereg wydarzeń dofinansowanych m.in. przez powiat raciborski. Od 1 marca w Domu Kultury Strzecha można oglądać wystawę poświęconą pamięci Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka. Oprócz tego zaplanowano ciekawe prelekcje, wieczorek poświęcony niezłomnym w gimnazjum nr 5, projekcję filmu i koncert zespołu Lux Torpeda. W ostatniej dekadzie marca odbędzie się jeszcze bieg niezłomnych. Szczegółowy program dostępny jest na plakatach i w Raciborskim Centrum Informacji. Na Zamku Piastowskim eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego przedstawią ofertę programu Erasmus+. Mowa będzie m.in. o edukacji szkolnej młodzieży i dorosłych, podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz dofinansowaniu działań sportowych w ramach programu Erasmus+. Pod koniec marca na Zamku Piastowskim zostaną zaprezentowane lokalne i zagraniczne oferty pracy, oferty edukacyjne szkół policealnych i wyższych oraz instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość. Ponadto każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji i porad ekspertów.